Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest kolejny z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną oczywiście jest Krzysztof. Siemano. I widzowie. Siemano, wszyscy piszą, cześć. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, łapce w górę pod tym odcinkiem oraz pod kolejnymi materiałami na moim kanale. Mam nadzieję, że będziecie pamiętać, bo lecimy po 50 tysięcy subów i mam nadzieję, że uda mi się je wbić do końca roku, więc... do przodu. Uda się może, nie? A dzisiaj odcinek, w którym zajmiemy się w sumie żniwami, końcówką żniw, takich zbożowych i zrobić się to Krzysiek, więc Krzysiek tutaj przyjmuje do ojca, żeby tam sobie trochę pojeździł, bo Krzysiek kombajnem jeszcze chyba nie jeździłeś, nie? Ja przeżliwa będę kombajnem dzisiaj. No, także Krzysiek pierwszy raz się zapieździ, a ja, żeby już nie trzeci odcinek nie siedzieć w kombajnie, siadam sobie do szesnastki i rozdawamy gnojowice po prostu, bo jest bardzo, bardzo dużo, właściwie wszystko jest na full nabite. Także, no, lekkie tam jakieś nawożenie sobie zrobimy pod kolejne uprawy. No to Krzychu, tam jeszcze widzę, że jest do zdjęcia stół, nie? Z rzepaku. Mhm. Ale dobra, to zaraz tam sobie pościągasz i wszystko będzie gito, nie? To co, siadamy, ruszamy do pracy, nie ma na co czekać. No tak. Też cały czas myślimy nad fajną przyczepką ogólnie Lwiska do zakupu. Myślę, zakupu... Pani się to uzupełnia. Do zakupu przyczepki na belki, bo belek trochę w tym sezonie jest. Raczej będzie trochę ich. O, ja sobie pojadę ten za Krzyśkiem zaraz. Okej, okay. No ale jedzie. Ale robisz? Idzie. Zdjęło się, zdjęło. No elegancko, jak się zdjęło. Dobra. Ty, ta szesnastka coś nie ma siły. Ona jest z przodki nie naprawiona. Albo coś? Może zaraz podkręcę trochę śrubkami. Nie wiem, ty żeś ostatnio użył. 5 tysięcy za naprawę. Jezu. Dobra, to jednak pojeździ jeszcze tak. Znaczy nie, naprawiłbym to, kurde. No trzeba wziąć tą piątkę na tego kredyciku, niestety, nie? Słuchajcie, bliska. Mamy już 40 tysięcy na koncie kredytu, ale takie sprawy bieżące trzeba po prostu uzupełniać. A! I przy okazji jeszcze wam coś pokażę, a to za chwilkę. Skończymy to rozdawać i wam pokażę, co mamy fajnego na gospie nowego. W końcu żeśmy się dorobili, znaczy dorobili, w kredyt wzięli oczywiście, bo w co innego. Ale jest fajna, bardzo, bardzo fajna rzecz. O, trójeczkę sobie łączymy. I zaraz do tego przyjdziemy. A, na górę muszę teraz jeść, dobra. To jest tutaj kość, Krzysiu, elegancko. A ja jadę sobie z beczunią. O, citrajnik. A ja sobie ruszam na górę. I fajnie, to się ludziska witam, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na streamku, bardzo fajnie, że jesteście i że mogę wam ten odcinek nagrywać. Dobra, dobrze. No właśnie, jak już wspomniesz o widzach, jest kolejny odcinek, ja pozdrawiam kolejną osobę, zawsze na kamerach. Siemaneczko. Jasne, pozdrawiamy oczywiście serdecznie, Krzysztofa Widza. Dokładnie, tak. O, bezdomnego dostanie Mercesa? Jakiego dostanie bezdomnego, co ty? Ty, wiesz co, może bym teraz złączył ugniana leśniernicka, co na to? No, można. Tylko, że tam się w nic nie wrąbał, nie? Bo to właśnie, fajna rzecz jest, więc żebyś tam w nic się nie wpierdzielił. Okej. Okay. Bo mamy w sumie to, z tego nie korzystamy, nie? Tak za bardzo. A mamy to właśnie, więc warto. Jak to będę w ogóle to rozlewał? Poczekaj, bo tak myślę, że na automatycznej raczej nie będę tego robił. A też tak nie zawet fulla. Więc tak dam sobie tego mniej. Nie wiem, 100 kilo będę rozlewał? Myślę, że będzie okej, jak 100 kilo porozlewam. No. 100 kilo jeszcze mnie spoko na ten hektar. Wiecie, że to tak nie szło tak strasznie szybko, a żeby jednak coś tam się porozlewało, nie? No, i teraz to tak. Teraz to leci fajnie. No, beczki szybko będą szły, więc to raczej nie jest z tym problemu. Myślę, bo tamtego sporo mamy, więc na całe szczęście to się nie martwię, bo to się produkuje jak po prostu jak porąbane, raz za razem, cały czas coś nowego. Tak, to się myślę, będę musiał przyjechać kolejny raz się tankować, bo myślę po tym odcinku, jak skończymy sobie go robić, to Krzychu, ty chyba kończysz lighta już u siebie, nie? Bo chodzi o 21. Mhm. A ja zajmę się tutaj wycinką tych drzewek i sprzedażą, także Krzychu jutro wpadnie i zobaczy, co się dzieje. Chyba, że będziesz na streamie jeszcze u mnie, nie? To nie wiem. Chyba ja. Tak, to zobaczysz, jak to będzie wyglądało. Miałeś w wygranym konkursie Radio Maria? Nie, co ty, nic nie jest wygrane w żadnym konkursie. Za własne pieniądze kupiony. No to 15 koła w sumie, ale nie no, co jak co, ale nam się traktor, znaczy traktor, ciągnik, dziś się mogę samochód wysłowić. Samochód nam się oczywiście przyda, nie? Dobra, czwóreczkę zapinamy. O, i pojadę sobie od razu tamtędy, to wam pokażę, o co mi chodzi, bo mamy nowy nabytek na gospodarstwie. Kosztował nas ile? 5 tysięcy? Chyba tak. No. 5 koła. No, plus jeszcze oczywiście to, żeby to mógł uzupełnić. No i pewnie się domyślacie, o co chodzi. Oczywiście chodzi o
zbiornik na olej napędowy, bo tego nam bardzo brakowało. Mieliśmy, wiecie, najpierw w bańkach to wszystko używane, potem myśmy kupili sobie te beczki, potem z beczki na Mausery, no i z Mauserów w końcu żeśmy się przenieśli na pełnoprawne stacje, takie, no, takie właśnie instrybutory do tankowania. No i dzięki temu raz, że możemy sobie zamówić dowolność paliwa na Gospo, a dwa, że mamy po prostu zawsze pod ręką, nie musimy latać z tymi bańkami albo właśnie z Mauserami, nie? Także to jest super rzecz i bardzo fajnie, że w końcu to jest. Zaraz to właśnie pokażę. Co prawda się tankało nie będę, ale w tym miejscu, o, a te nasze maszynki to po prostu pięknie się prezentują. O, tutaj stoi właśnie. W tym miejscu widzicie, jest zbiorniczek, może wam tutaj pokażę, jak on wygląda. 5000 za niego zapłaciliśmy. O, tego sobie podkręcę wszystko, co potrzeba. I tu proszę bardzo, jest diesel, tak, jest filtr, jest licznik, no i wężyk, nie? Także spoko, wszystko fajnie się tutaj prezentuje. Dobra, wsiadamy sobie do traktorka i polecimy sobie dalej rozlewać. Może teraz wiecie coś, bo tam się dalej produkowało, to pojedziemy sobie na nową oborę, bo tam też nic nie było używane za bardzo. Koło domu? A no, koło domu właśnie. Chcieliśmy mieć koło domu, mieć po prostu na to wgląd bezpośredni, ja wiecie jak to jest. Pies teraz jest przeniesiony w ogóle za garaż, więc psa nie ma. I jest, musimy teraz korzystać z innego rodzaju podglądu na te nasze rzeczy, czyli po prostu sami patrzymy. No. Pokaż auto? Oj, auto już było pokazane, wiesz, okej? Okay. Więc zobacz po prostu poprzednie odcinki, nie? Znaczy one też są w sumie dla ciebie niedostępne, bo dopiero je nagrywaliśmy. Ale na pewno samochody się teraz będą pokazywane, więc to spoko. Mój ma haka, więc na pewno będę sobie nim korzystał podczas jakichś tam, wiecie, szybkich dojazdów albo coś, nie? Moje sportowy. Twój sportowy, tak. Tak, auto zapisane, tak, jasne. Sezonki olejmy na pewno podlewasz, ale ty nie widziałeś przecież, że jest specjalny właśnie ten, jak to się mówi, prawo takie, czy prawo, taki wymóg, że właśnie musisz mieć... Dobrze jadę? O, teraz, dobrze. Że trzeba mieć specjalny właśnie zbiornik, nie? A nie można już tego trzymać w takich Mauserach, znaczy Mauserach jeszcze jako tako chyba, nie? Czy już nie można w Mauserach? Jak to wygląda teraz? Cześć Ogioli. Ja nie wiem, właśnie nie znam. Mauserach jeszcze chyba wolno trzymać paliwo. Chyba, że się pomyliłem, to nie wiem, ale wydaje mi się, że jeszcze można było. A jak nie, no to już na pewno trzeba te zbiorniki mieć, nie? Więc powiedzmy, że wchodzimy w tą Unię, wkraczamy w nią, więc tak trzeba było trochę też tutaj się lekutko zmienić, nie? W bańkach po mleku. No da, w bańkach po mleku. Okej, okay, to sobie tak dojadymy. I tak wszystko w sumie nie do końca rozlewam, ale to nawet może być, że też trochę nawet i realnie, nie? Odnośnie belek ze sobą jeszcze ich zbieram właśnie jak mówię, bo... tu już sobie też robię ten dziurki, tak jakby. O, pojedziemy sobie teraz tutaj. Czyli trochę, no tak dziwnie pojechałem, ale niech będzie, dokończymy sobie tutaj. Odnośnie belek to jeszcze czekamy na zakup szczepy do belek, bo nie ma teraz za bardzo jak tego transportować. Tamte szczepy, które mamy, nie nadają się za bardzo do transportu bel. No i trzeba będzie kupić coś innego. I myślimy, albo kupić jakąś taką szczepę trochę fajniejszą, taką nowszą, większą, na dwóch osiach, albo taką jedną małą, trochę mniejszą, ale wtedy można by też było jakiś zawsze progres zrobić. No i zastanawiamy się właśnie z Krzyśkiem, czy kupić tą mniejszą, czy większą. Więc w sumie, nie wiem, decyzję pewnie podejmiemy dopiero na kolejnym streamie. A to w ogóle dziwne będzie, wyobraź sobie Krzychu, że ludzie, którzy są tam gdzieś tam na YouTubie, nie? No. Nie oglądali się tych odcinków tutaj na Twitchu, powiedzmy nie śledzą na Twitcha, tylko wolą bardziej YouTube'a. No i nagle wejdą sobie i zobaczą taki wielki progres, nie? Mówię sobie, co już robicie w lipcu, nie? Jak dopiero odcinek z marca był. No tak. Nie jakby ma ten Merol w ogóle nie wala gry, bo ludzie piszą w komentarzach pod, nim, że wywala grę. U nas nic nie wywala, na pewno jak będzie nam wywalało gierkę, to zobaczymy co to jest i postaram się też jakoś może trochę to naprawić. Ale na razie nic nie wywala i jest okej, nie? Jakby wywalało, to wiadomo, że się to po prostu wypierdzieli i tyle, nie? Krzychu elegancko to widzę, kosi, kończy poletko. O sumie tak jeszcze nie do końca chyba kończy, bo jeszcze jest w trakcie, nie? No. W trakcie. Ej, właśnie, bo to już teraz rozkminiłem, że trzeba i tak niedługo dokupić dodatkowy zbiornik na gnojowice, skoro tych krówek tyle jest. I tak nie zawsze też zdążymy to odbierać. I mam fajne na to miejsce, wiesz?
Zaraz koło Bory tam jest koło drogi, będziemy mogli taki zbiornik postawić. Bo ja go miałem też na Zdzichowie i w sumie miałem też go na przez jakiś czas na osadzie, tam na tym save'ie w pierwszym sezonie osadzonego w długach. No. Dlatego właśnie myślę, że można to kupić. On kosztuje 10 tysięcy złotych, a daje bardzo dużo litrów, nie? Bo tam mamy chyba 50 tysięcy i tamten dałoby chyba 50 albo 100 tysięcy, więc mogliby się sobie podwoić, nie? No, a to jest taki fajny silos, no, potwojeszczem, że tak powiem, nie? A będzie łapał z dwóch czy z jednego tylko? Nie, jest tak, że ogólnie napełnia się jeden i drugi, nie? Znaczy najpierw skończy jeden, to potem drugi jest jakby takim jego rozszerzeniem, co nie? Po prostu. W sensie, czy z dwóch obor będzie łapał, nie? Ubór. Uborek. A to nie wiem w sumie. No. Nie, on chyba działa tak, że przy jednej oborze łapie. To w sumie pasowałoby dwa takie postawić w takim razie. No, chyba łapie tylko jedną, nie? Mogę napisać na id, że robisz dwie takie same serie? Nie no, chyba aż tak to nie. Aż tak to nie. Wiadomo, że te odcinki robię na żywo, nie nagrywam, nie? I to w sumie właśnie fajnie, bo to właśnie wyróży nam całą tą serię na tle innych, nie? Że nie jestem to właśnie powtarzalnie, tylko zawsze coś tam lekutku innego mamy, nie? Nie wiem, czy na raz to złapać, czy nie? A mogę sobie tak na raz. A nie, dobra, tak na dwa zrobię to. To trochę za bardzo sobie to odjeżdża. Sorry, taką z kamery z dronem tutaj nagrywam. To też takie za bardzo nie lubię. Ale jednak fajnie widzieć, co się też dzieje na tym polu, nie? Okej, dobra. Nie wiem, jak to będzie z beczką, ale chyba wiecie co, teraz sobie dokończymy to. Okej. I pojedziemy sobie teraz na to malutkie poletko, bo jeszcze nie widzieliście go, nie, wam tego nie pokazywałem. Ale tam co mieliśmy koło mleczarni pole, to oczywiście ono tam było też rzepaku i tam sobie też to rozlejemy. Bo teraz lejemy tylko na rzepak, bo raczej nie ma sensu lać gnojowicy na... O, wyjeżdżamy z obudowanego. Podobno trochę gazdać. To raczej nie ma sensu lać gnojowicy tam, gdzie są belki, nie? Jak tam w ogóle krzyku sypie? Sypałeś się już, czy nie? Ja jeden zbiornik dopiero wysypałem, wiesz? Okej. Okay. Tam jest pszenica, nie? Dobrze mówię. Tak. Okej. Okay. A jak jest z plony? Na zielono leci, czy jak? Na żółto pokazuje na mapce. Na żółto. No. A tam jest wszystko na fulla, nie? Zrobione. No chyba. Było. No. To nie wiem, czemu tak. Ej, z tym panelem slajtek to jest dziwne to, że te przyciski raz działają tak... na lekko, a raz trzeba je po prostu wcisnąć, nie? Tak na siłę. Także po prostu twój model jakiś jest ten. Wadliwy jakiś taki? No. Może tego sprzedał na Allegro. Nie, no ale tak, to co mi tak dziwnie, nie? Ten po macie chodzi tak leciutko, że właściwie wystarczy dotknąć go, nie? Jak na panel takim dodatkowym w ogóle. A, to jest do końca, widzę, że jest i tak. Ty masz wystarczy. Takie to po krętełku jakby, nie? No, nie. No i to działa tak, że jak klikniesz, to się włącza ten pomad. No. Włączy się ten pomad. Aha, ale się włącza ten pomad. Nie, nie, teraz się nie włącza ten pomad pewnie. Teraz się nie włącza. No ale dobra. Ale się go klikało i się włączał, a pod gałką mam kilometr ustalam, nie? Po prostu wiesz. Mhm. Ile mam mieć na tym pomacie, nie? Więc fajna rzecz. No, no. No ale sobie kosisz. Już klin widzę, robiony jest. O, fajnie, że się odzywasz. Jakiś był zapracowany, roboty ma. Chyba, że się sokie znowu odpięły. Halo, Krzysiu, słyszysz mi? Słyszę. Tak właśnie zamiast się, czy ci się przypadkiem sokie nie odpięły. Nie, nie, słuchawki się tego, skleiły taśmą, to już dobrze. Tak? No. Taśma izolacyjna dobrze trzyma. Jest elegancko. Ale tak chyba i... A właśnie jak tam z tymi słuchawkami, bo tam też zbierasz coś na tych danych, tak, nie? Z tego, no, 18% mam zbierane. Okej, okay, a myślałeś właśnie takimi konkretnymi słuchawkami, czy jeszcze nie do końca? Mam konkretnie już wybrane jakie. Tak? No. I co będziesz kupował? Razer Barracuda. Barracuda? Barracuda. Barracuda 50 godzin trzymają na baterii. Jezus Maria, ale one mają... Jaką baterię? Takie na akumulatorkach wymiennych, czy jak? Nie, no ładujesz to realnie z kabelkiem, nie? Tak. A. Jak ty masz swoich. No, to jest spoko. Bo jak ja sam widzę, jak ludzie mają te akumulatorki, to mnie normalnie szczyszcza, nie? Ej, wiesz co, w sumie, jak tam skończysz to poletko, no. To może być kasał, to może byś tam porozlał resztę, a ja bym teraz sobie trochę pokosił, co? Żeby też nie było tak znowu na odcinku.
A to ja mam jedno z kolei tu skoszone jakby, nie? No dobra, to do, dosyp się na tym, wysyp się na, a na ten, a ja ci zajadę na... Zajadę ci na pole, nie? Od razu. Spoko. Dobra. Bo ja się tak jeżdżę w sumie te 15 minut, więc akurat po odcinka fajnie wychodzi, żeby się zamienić, nie? To tak, zostawić się 6 do roboty i potem tam koło jumpera, nie? A, okej, okay, spoko. No, tam jest sam fajnie. Ustawiam ci teraz dawkę na 100 kg, więc tak się tego trzymaj, nie? W miarę. Mhm. Dobra. Nawet ci nie gaszę ciągnika, sam ci go na luzie tam. Spoko, spoko. Dobra, ja sobie przejdę do tego. Do Bombainu. Nie, tekstura są akurat fajnie wygląda, ale teksturę siana muszę wymienić sobie, nie? Kupię farmingę za 100 zł paystep carda? No na Instant Gaming na pewno kupisz, nie? Tam jest nawet taniej, myślę. Za 6 tych można kupić farminga nawet, jak dobrze trafisz, nie? Dobra, wbijam do środka. O, dzięki. Dobra, jak my teraz tu pojedziemy? Chyba będzie sobie jakoś, wiecie, od tej najszerszej strony. Także jeśli widzicie, że się zliwa załapałem, zbożowe. No tu trzeba zrobić tak poprzeczniaka na początek, a dopiero potem poleci dalej. Czekajcie, najpierw poprzeczniak zrobimy. No, teraz to tak. No bez tego to nie ruszy, bo potem dzieci zasypać się. Mam ci tutaj automatyczne ustawić, czy nie? Nie, nie, tam jest ustawione wszystko na 100 kilo. Dobra. Jasne, także właśnie, wpadajcie ten wyślinik instant, znaczy na YouTube po prostu macie linka w opisie, a na Twitchu macie wyślinik instant i możecie tam sobie wpaść, zobaczyć tam, jakie promki na was czekają, nie? Jak najbardziej. No, trochę tu pojeździłem sobie potem, ale trudno. Okej. Okay. Dwa chyba starczą, bo tam wiecie, najgorsze jest, aby tam zawinąć się na... przy pasiece, nie? Tam jest tak trochę cały punkt do tego. Ale myślę, że git jest. No to pasiaka pasowałaby troszkę rozbudować. Właśnie, czy są jakieś w ogóle bliska dopłaty do pszczółek? Bo ja na przykład o tym myślałem, że takie dopłaty sobie załatwić i byśmy postawili sobie taki największy ul. Taki duży ul. On bardzo mocno właściwie, można powiedzieć, że trochę nawet podwoi miód, nie? Podwoi nam miody na naszej serii. Bo co by nie było, ale kurczę, jednak tego tu by się przydało nam trochę tego miodu, nie? Dlatego jak są jakieś dopłaty właśnie do pszczółek, to ja bym bardzo nie to poszedł, nie? Takie ule dziś sobie postawię jakiegoś pola, powiedzmy, żeby nam dodatkowe leciały po prostu procenty ze zbiorów, nie? To jest zawsze fajna rzecz, jak takie pszczółki stoją sobie koło jakiegoś rzepaku czy coś, to ten plon jednak jest większy. I tam jest procent? 5% chyba większy plon? Jakoś tak, nie? Niby nie dużo, ale jednak zawsze parę litrów to wpadnie. No i wiecie, tu procent, tam procent się złapie i nagle macie drugi zbiornik, nie? Albo coś, więc no, na jednym polu to jest różnica. I to chyba też działa obszarowo, nie? Jakoś z tego zapamiętam. Więc nie jest tak, że łapie nam na całym polu chyba? Czy na całym polu łapie? Jak to ludzkie działa teraz w tym farmingu? Bo ja... Wydawało mi się, że działa to na zasadzie takiego promienia, nie? Że do konkretnego... od konkretnego ula promień jakiś tam leci... Nie, w promieniu 100 metrów. A potem ten. Tak, rola wysokiej dotacji wynosi około... Wynosi do 60% ceny netto zakupującego ula. Połowy ceny brutto. Nie może być jednak więcej niż 100 zł na posiadaną rodzinę i nie więcej niż 15 tysięcy złotych łącznie. 15 tysięcy złotych łącznie? I to w sumie wiesz co? Spoko, bo mi akurat za 15 koła bym widział fajny do postawienia ul, nie? Taki duży. Więc to byłoby spoko. 15 koła. Także no, piszcie w komentarzach, chcecie, żebyśmy wzięli znaczy wzięli, postarali się taką właśnie dotację do ul, nie? Taką dopłatę jakby. To by mogło być nawet spoko, nie? Bo no, dzięki temu byśmy sporo sobie... No jak zresztą jakieś kaskę wpadło, nie? A to właśnie fajne jest, bo te ule, ten miód zawsze się tworzy wtedy, kiedy nawet się nie robi, nie? Po prostu miód no stop leci. Więc taki właśnie dochodzik pasywny by był spoko, nie? Dajcie znać, o tym cenicie. Jeżeli tak, to oczywiście my to zaraz w trybie natychmiastowym będziemy to ogarniać, nie? Nawet nie musimy w sumie kupować, wiecie, brać 15 koła równo, tak quest. A nie, poczekajcie, to daje wam, to zabiera 50%, tak? Oni i tej kasy dają. Czyli jakbyśmy kupili, powiedzmy, dwa ule,
to jeden byłby w Gradisie, nie? Tak to wygląda chyba, jak dobrze mówię? Bo to daje tylko 50%, nie mogę dać na przykład kasy na jeden ul, nie? Bo wtedy byłoby 7,5 tysiąca, dadzą do 15 tysięcy. No to wtedy można by było spoko podziałać, nie? Spoko to mogłoby być, zawsze jakaś fajna inwestycja, nie? A te ule całe się zwracają bardzo powoli, nie? I jak się już ma tych uli sporo, to one potem fajnie oddają, nie? Dobra, ja to się będę hazard sypał powoli. No, w sumie już będę sobie podjadę masajkiem tutaj. O, jest teraz... Ten skipowania się między maszynami trochę jest, nie? No, troszkę. 15600, ej, w sumie mało tego zboża to stąd poleciało. Myślałem, że będzie więcej. No, mało jakoś. Patrz, nie, no, z takiego pola, no dobra, ten trochę jest. Jednak zwracam honor tego pola. Myślałem, że obiad. Zwracam obiad? Dobra, gasimy. Ale powiem ci, że jestem taki już trochę... Tym uciekami lekko wymęczony, nie? Jednak się tak leci non stop, nagrywa się, to jest tak, kurde, ciężko. Czy tak? Ale no, jest, wiesz, no musisz coś gadać, myśleć nad tym, co powiedzieć, albo... najlepiej też jak jakiś kontakt z widzami fajnie mieć, nie? Ja to tak zwykle gadam, jakbym chciał, nie mógł. Ale jakoś to w miarę... No męczy to po prostu, nie? Jednak. Jak to powiedziała ta Patrycja Mołczanów, że zawód miluserki jest ważniejszy niż zawód pielęgniarki czy doktora, coś takiego, nie? Teraz lata po TikToku taki coś widziałem. No nic, no może i racja, nie? A tego wiecie, influencer to jest... To nie przelewki, nie? Spoko pomysł, nie? Właśnie na tym jak się dać, że to może być git, nie? Właśnie z tym, z tymi tutaj ulami. Bo mam tu jedną pasiekę, tam drugą, a jakby takie, wiecie, postawić takie po prostu wolno stojące ule przy polach po prostu, nie? Gdzieś jakieś tam w miejscu zacienionym i to było, też było git, nie? Ale tu w ogóle jest super gleba. Stawia się 5% sypie, nie? A tam mam tylko setkę. Myślę, że po odcinku to ogarniemy sobie. Spoko. Jak tylko, no, znaczy jeszcze to wykosimy, a ja potem jeszcze pojadę jeszcze zrobić porządek z tym drzewem tam, nie? Na tych, na tamtym polu, w tym zaganiku. No. Więc trochę się sprzeda, kasa jakaś wasza wpadnie i będzie git, nie? Może trochę się nam też to pole zwróci. Okej. O, tu już super gleba. W ogóle jest parmana, że ta gleba w tym miejscu jest najlepsza, a tam jest najgorsza. Takie w ogóle zero... Takiego przejścia jakiegoś, nie? Czy coś? No, ale trudno. Co ty chiminale wgadasz? W sensie, o czym mówisz? To jest jakieś chyba nie związane z tematem naszego odcinka. Chyba, że tam sobie z kimś gadasz, nie? To się rozumiem, nie? Ale da się PayPalem... płacić albo kartą, a ja chcę PaySafe Cardem. PaySafe Cardem? Tam chyba też da PaySafe Cardem zapłacić. Chyba. Co nawet nie wiem, czy się da napłacić na instancie PaySafe Cardem. Nigdy nie płacimy PaySafe Cardem. Ty pani co mówiłeś? Ja mówię coś jakiejś pani? Krzysiu. Jakiej pani? Nie wiem. Chyba żadnej pani nic nie mówiłem. Ej, to poletko teraz takie małe się wydaje, jak mam taki komend, wiesz? Jednak klasem wydało się to pole takie duże, nie? A teraz jadę tym i jest taki, wiesz, nic, nie? Znaczy teraz jest takie średnie. A powiedzmy, wyobraź sobie, jak będzie kombajn, który będzie, nie wiem, to z 8 metrów, nie? To już w ogóle będzie przejazd tylko na zasadzie, o! To tylko tutaj taki kawałek za głosło zrobić. Ja będę właśnie na Zdzichowie. Co mówisz? Trzeba będzie to pola przerobić, ten gospar bo coś. Nie no, wtedyś to nie. A się droga do zaorania, nie? No. Też tak można pójść. Ale właśnie zawsze jak mam takie coś, że mam jedno pole takie mniejsze i potem je tak bardzo rozrastam, to przypomina mi się
moment, kiedy na Zdzichowie właśnie miałem takie malutkie pole, takie większe pole za gospą i wiesz, obrabiałem 60 tam pługiem, przyskipowym w ogóle, nie tak mega po polsku, było tak bardzo realnie. No. I potem kosiłem to pizonem, to mówię, kurde, ale kawałek pola, nie? A potem wjeżdżam na tą kombajnę, mówię, o! Wie no, dwie, trzy strony, przejechałem i już gotowy, nie? Jedziemy dalej, Bajlando. Największe. No więc chyba to będzie tak samo z tym polem, ale to bardzo, bardzo fajnie. Ja w ogóle jestem ciekaw, jak to sobie będzie wyglądało potem, bo teraz, jak wiecie, mamy 200, czy to w sumie będzie 205 godzin jakoś teraz, nie? Na tym save'ie. Także sporo tu mamy na stukane tych godzin, jednak co by nie mówić. A jednak save jakoś tak się bardzo nie rozrósł od momentu, kiedy zaczęliśmy tutaj grać, nie? No się bardzo rzuciliście takie rzeczy trochę roleplayowe, odcinki są trochę też marnotrawione, że tak powiem, te godziny są marnotrawione na to, żeby wam dać jakiś content z tego, nie tylko takie tempe rozwijanie się i rozwój. Bo to też sami wiecie, jak to jest, nie? Nie zawsze też wam takie coś by pasowało. Co właśnie chyba myślałem widać po odcinkach z osady, gdzie tam właśnie jest taki bardziej rozwój, ale z takim jednak trochę nastawieniem na ten kredyt. I jednak jak pierwszy dzień się przyjął, zarobiliście ponad 20 koła viewsu, tak ten drugi, trzeci trochę mniej. To oczywiście naturalne jest, nie? Że najpierw każdy się jest zaciekawiony, jak ta seria wygląda i w ogóle, ale dopiero potem ludzie decydują się oglądać czy nie oglądać, nie? Choć myślę, że tam akurat ciekawość takich akcji będzie decydować o tym, czy seria jest atrakcyjna, czy nie. Bo tu jednak, wiecie, musimy lecieć jakoś tak w miarę chronologicznie, nie? Wiecie, jeden odcinek robi to, drugi nam to i tak w miarę wszystko wam pokazujemy. A tam jest tak, że po prostu ja sobie gram i robię jakiś taki check update z tego, co tam się dzieje, nie? Na tamtejże serii właśnie, nie? Zawód, czego tam jest ważniejszy od pielęgniarki? A, o tym mówiłeś, okej. Okay. Że zawód influencerki zwany się z pielęgniarki. Sorki. Chyba jest za duży ten. Może później albo coś? Bo sam jest tak, że wiesz, ja już skończyłem temat, przechodzę do kolejnego i nagle coś wchodzi tamtego, a ja takie, ale o co chodzi, nie? Więc faktycznie, o co ci chodzi, no? To tak, zawód influencerki. Znaczy influencera, nie? No to właśnie taka influencerka się wypowiadała na ten temat. Jak ktoś w temacie, nie? Cześć Saszka, witam serdecznie, dobry, nie? Nie wiem, jaka ta ręka dlatego? No może i tak. Może i tak. A to właśnie jest też ogólnie taki nawijanie Katarynka to jest też mega problem, bo największy problem jest tego taki, że jak ja coś powiem na przykład i zacznę temat jakiś rozwijać, to potem przechodzę do innego tematu i nie dokończam tego pierwszego, nie? I często jest tak, że wiesz, zaczynasz jeden temat, gadasz, nagle o, taka ciekawa dygresja na temat tego i mówisz o tamtym i potem zapominasz o pierwszym, nie? Ja mam tak fest często, nie? Dlatego jak nagram jakieś odcinki Work in Progress z Jankusem, czy w ogóle coś takiego informacyjnego, to sobie zawsze piszę scenariusz, nie? I to, co mam mówić, po prostu sobie punktowuję po kolei i odhaczam na odcinku, nie? Żeby nie było, że coś nie wychodzi. Raz to pamiętam, miałem taki moment, że miałem taki właśnie scenariusz i mówiłem sobie, że dobra, to lecę po kolei i wyszło tak, że w głowie zapamiętałem scenariusz, powiedziałem wszystko, w jednym punkcie i nagle mówię, kurde, nie powiedziałem o tym, a teraz nie mam tego zrobić w ogóle przejścia. I potem znowu trzeba było nagrać odcinek od nowa, nie? I trochę słabo, nie? Bo wtedy tak wychodzi słabo. Na przykład wydaje mi się, że też odcinki z Jankusem z Work in Progress bez scenariusza był totalną klapą, bo byśmy sobie wchodzili w słowo albo coś tam, albo ja bym na sobie gadał, nie? Więc mamy tak fajnie to podzielone, że powiedzmy ja mówię o tym, on mówi o tamtym i to jest o wiele lepsze, nie? Bo każdy się wypowie na tym odcinku. Ale nie tylko ty tak robisz? No to na pewno, nie? Nie jestem tu jakiś mega wyjątkowy, że gadam jak Katarynka i tak przychodzę z tematu na temat, nie? O, trochę tak pojeździmy z trzeciej osoby. Jak tam ci idzie? Elegancko, zaraz bym zakończył jedno pole. Okej, okay. Ale to które kończył? To Pawła. A, o to w sumie ostatnie pole będzie, nie? Do roboty. Bo potem reszta już jak się zbierze te, nie? Słomy i tak dalej. Ale jakie pokosy fajnie takie gruby tutaj są. Mega to wygląda. Fajnie. Może teraz tak trochę sobie zjedziemy, wiecie? Trochę sobie te pokosy wyrównamy jednak. Bo będzie potem problem z tym. Z prasowaniem. Okej. Okay. Trochę tutaj rąbnąłem się, ale trudno.
jeśli mi to do końca stało. W sumie już pół godziny nam wbiło, ale bym chciał się to pole trochę dokończyć. A jaki towarzysz z jednego zbiornika pewnego. Przepraszam. O matkę. Coś mi się ciofa. Ciofaj, ciofaj. O, kamera się włączyła. Masz ci los, czekajcie. Porobię pause breaka. Gra zatrzymana. Dobra, wracamy z powrotem, sorki za kamerkę, mi się tam jak wyłącza. Znaczy jak jest, jak po prostu kamerka się nie rusza, znaczy nie rusza się obiektyw, to nie pracuje obiektyw, to ona tak się wyłącza, niestety. Minus taki. No ale cóż, była tania, już wiem dlaczego. Znaczy no, z tego co wiem to w ogóle, znaczy no, na pewno z tego co wiem. To jest potwierdzone info, ten aparat co mam teraz w ogóle nie był używany do nagrywania, nie? Tylko to do robienia samych zdjęć. A ja go to troszkę tak sobie przerobiłem pod taki nagrywanko. O, ale jedzie. Skończyłem, nie? Tak, wszystko już? Ja. Yeah. No to w sumie jak ten, to możesz... Znaczy w sumie nie ma sensu, żebyś się bardzo zakończył pracę, ale można by już w sumie poczepić masajka pod prasa, nie? No. I tutaj zacząć pracować nawet, nie? No ale masajek jest pod czipami, nie? A, no tak. No to w sumie podłączony ten, do 16, nie? Też może być. Mhm. Ile tam stało litrów w oborach? Tej gnojwicy, wiesz może? No, czekaj. W tej starej pokazuje 7000. Okej, czy tam beczuszka będzie jedna, no, a w tamtej nowej? 44000. Aha. Ty nie brałeś z nowej nic, nie? Nie, ja nie. A, okej, okay. To tylko tam, no to spoko, tam z nowej też trzeba nie trochę powybierać potem. Podjechałbyś mi tutaj masekiem? Tam pod ten nowy silo, co wybudowaliśmy, nie? Mam 10%, więc zaraz powinienem się wysypać. Tak sobie zakończę odcinek, nawet nie będę już tego klina tutaj robił, tylko tak dokończę to, co jest. Tyle będzie, o, trochę chwastu tutaj zostało, no ale to nam... Nie opał nam trochę pryskiwać, a już nie ma sensu też tego tutaj odchwaszczać tak do końca, tak równo. Idealnie. O, krzywy sobie jedzie. No ale jedzie. O, będę na słupkę. Podjesz? Kurde. A nie, poczekaj, pojedę tak pod drugą, nie? No. Tak w miarę biegło jeszcze, o, no. I git. Ciniszko ma. No, widzę właśnie, jak tam wajchuje ci tymi biegami. Aby zestaw też był nasypany, chyba będzie zestaw, nie jeden. Zaraz się okaże. Powinien wejść zestawik w sumie, nie? Zaraz pełna jest. Tak sobie no, sypia. No, 28 ton. O, no elegancko. Ej, czyli spoko w sumie, 20 ton nakoszone w tym odcinku. Rzepaku tam było mniej chyba, bo tam było 11 wcześniej i tam jeszcze 6 wsypaliśmy czy coś. No ale ogólnie z rzepaku wyszło, a nawet wam pokażę, nie było rzepaku, nie? Tak, żeby już też nie było to, żebyście wiedzieli. O, że rzepaku mamy 30 tysięcy, nie? Jęczmienia 53, ale to oczywiście wszystko idzie dla kurek. No i na jakieś tam 20 sprzedamy sobie, nie, to nie będzie potrzebne. No, a przyliczka w sumie będzie 28 tu jest, to myślę 30 to na pewno złapie. 35 może się nie, 30 złapie stąd i tam jeszcze jest 8 do koszenia, czyli te pole, które tam ostatnio kupiliśmy, nie? Tu jest hektarek cały, więc też powinien fajnie oddać planować, nie? Dobra. Zakończymy odcinek, dziękuję, żeście byli na nim. Zapraszam oczywiście na kolejne z tejże serii. O, tak jakoś? O. Tak, z tejże serii zapraszamy. Więc dzięki za odcinek, palcie na streamy do mnie, do Krzycha. Linki w opisie. Trzymajcie się, najcześć, pozdro. Pa, pa. Trzymano.